Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Zanim rozpocznę speedruna 3.0 i zacznę komentować swoje ruchy, szybciutko tylko przypomnę i poinformuję, że 2 czerwca o godzinie 19 będzie rozegrany turniej streamerów. Moi drodzy, tutaj na załączonym obrazku widać, kto będzie brał w nim udział. Bardzo pokaźna pula nagród. Zapraszam serdecznie już na żywo na Twitcha. Będę to ogłaszał również nieco później. Widzimy się w piątek, 2 czerwca. Zapraszam do kibicowania. Będzie się działo. Zagramy 14 rund tempem 3 plus 2 sekundy. 3 minuty plus 2 sekundy i myślę, że będzie dosyć ciekawie, dużo emocji i fajne wydarzenie. Dziękuję serdecznie za zaproszenie firmie G2A za pośrednictwem Michała Kanerkiewicza, a zapraszam w tym momencie do speedruna 3.0. Zacznę tutaj komentować swoje ruchy, swoje plany i zobaczymy, jak to wyjdzie. Ranking już jest 2123, niemały. Lecimy dalej. Jest posunięcie D4. Niech będzie ruch G6. C4, goniec G7. Tutaj będziemy grali obronę królewsko-indyjską. Na to wygląda. Mogę też zagrać ruch D6 i poczekać na reakcję przeciwnika. Posunięcie 4. Ostatnio grałem coś takiego jak E5 od razu, więc to postaram się zastosować. Tutaj jest ruch D5. Ok. Mogę zagrać skoczek D7 z planem skoczek C5. Również A5 będzie możliwe. Myślę, że wyprowadzenie skoczka na F6 również będzie ok. Na E7 nie trzeba koniecznie się rzucać, żeby mieć pionka wolnego. Tutaj skoczek przerzuci się na H5, będzie miał też możliwość zagrania na F4 na przykład, ewentualnie skoczek G4. Mi się zawsze ten ruch podobał, ale H3 może być grany. No właśnie, może w ogóle teraz tak zagrać. Goniec zagra tutaj, goniec F6. Pokombinujmy. Goniec E3 może być za szybki chyba. I goniec F6. Pokombinujmy, moi drodzy. Wymiana tych gońców jest jak najbardziej dobra czarnymi. I ta wymiana nastąpiła, więc spokojnie odbiję to skoczkiem. Jestem mega zadowolony z pozycji. Z punktu strategicznego jest bardzo dobrze. Roszada i zobaczcie, nie ma czarnopolaków. To jest dobry układ czarnymi. Skoczek H5 bardzo szybko. Ja wiem, że te ruchy są zagrywane bardzo szybko, ale groziło G4. A po G4 teraz mam świetnego skoczka na F5, więc nawet się nie zastanawiam długo i gram w ten sposób. Ten skoczek też może zagrać na C5. Dostanę B4, to dlatego zagram najpierw A5, bo moim celem nie jest wybicie gońca. Więc najpierw chcę zagrać A5. Wystosować skoczka tutaj na C5, mieć gońca fajnie, który będzie patrzył w H3. No to będzie dosyć ciekawa opcja. Dobrze, jest tutaj hetman D2. Skoczek C5, rozwijać figury trzeba. Chyba długa roszada się szykuje. Jednak gość zagrał w ten sposób. Wiecie co? A hetman F6. Dlaczego by nie zaatakować skoczka na F3? Przepraszam najmocniej. Znacie te numery? Jak kamerkę chowam, znaczy się zbliża się kichnięcie. Goniec D7. Wyprowadzam gońca, pilnuję pola B5. Jest długa roszada. Dobra. Bardzo mi się ta pozycja podoba. Niezwykle mi się podoba, ale to może być za mało. Pytanie, czy tak zagrać? Będę tutaj w sumie dobrze to trzymał. Zagram A4, żeby nie było na przykład takich wyskoków skoczkiem na B3. Ok. Grunt w tym, że białe według mnie nie mają jakiejś sensownej gry w tym momencie. Znaczy, ja czuję, że jest dobra czarnymi. I sobie stoję, czekam, poprawiam. Mogę B6 spróbować zagrać. Nie muszę, ale mogę. Czyli wyczekać. A4 może go trochę sparaliżować. Wieża F1, on będzie kombinował F4. Dobra. Jeżeli na przykład zagram hetmanem i będę chciał grać F5. No, będę chciał tak grać. Zastanawiam się, czy taki ruch jeszcze nie jest ok. Mimo wszystko. Nie, no dobra. Hetman G7. Wygląda dziwnie. Ale jest konkretny plan tu i tu. Tylko, że po tym ruchu, biciu, biciu, jakiś G4, po tym biciu i F4, może być dobrze. Chociaż też nie trzeba się śpieszyć. Może H6? Ok. Trzeba się spieszyć. Albo wieża na E8, bo F4 może być zagrane. Bicie, bicie.
F5. Tak zrobimy. Ten pionek się trzyma, więc nie potrzebuje opieki w tym momencie i będę chciał zastosować posunięcie F5. Tak zrobimy. Wieże są przygotowane, figury wszystkie są przygotowane. Dobra, skoczek, co on chce zrobić? Chyba nic nie może za bardzo. F5. Lecimy z F5. Aktywnie otwierać wieżę, nie ma się nad czym zastanawiać. Grozi F4. Myślę, że dosyć nieprzyjemne zagranie. Nawet grozi bicie, bo nawet po wybiciu, wybiciu. Dobra, ale to nie wyszło, więc teraz tak, pytanie. Nie no, pionkiem. Pionkiem. Piękny układ. Bardzo mi się on podoba i myślę, że jest dobry. Myślę, że jest bardzo dobry. G4 pewnie rozważa gościu. No właśnie, bo jak zbije, to on będzie chciał otworzyć tutaj linię, mnie atakować. Bicie, bicie i co? I tutaj wjeżdżam. Może też tak zagrać. Hetman, gdzie będzie miał ucieczkę? Tutaj. Tutaj F5 będzie dobrze kontrolowane. On wjedzie mi tu. Może jednak warto wybić, wybić. Skoczek wjedzie tu. Skoczek, bicie. A, to wygląda ciekawie. W sumie dobrze zagrał. Poczekajcie, tu, a może tak od razu kopnąć? Bicie, bicie, wieża. Stracę tutaj coś. Tak. Wiem, mam pomysł. Zagram tak, on odejdzie i zagram hetmanem na F6. Jeżeli on mi zbije, to ja zbiję tam i będzie bardzo dobrze. A jeżeli on zagra tutaj, to skoczek G7 i będę bardzo mocno walczył o punkt F5. Tak, to będzie dobre. Dobrze, i teraz. Tak, jeszcze zastanawiam się, czy tu nie lepiej. Nie, no tutaj, bo zawsze po skoczku będę musiał z hetmanem za 7 uciekać, a teraz nie muszę. Oczywiście po tym ruchu ja sobie odejdę na przykład tutaj i będę miał spokój z punktem F5. Po wybiciu, jeżeli on odejdzie, to też odchodzę skoczkiem. Będę miał opcję po prostu też E4. To jest dosyć istotne, bo moje wieże chcą tutaj mieć wolne linie. Wydaje mi się, że tutaj będzie ok. Przepraszam za chwilę zadumy. A czyż ta pozycja nie wygląda pięknie? Czy moja ocena jest trafna, jeżeli chodzi o tę pozycję? Czy czarne są tu ok? Muszę się uporać przede wszystkim. Znaczy, to może źle brzmi uporać. O właśnie, zobaczcie, on jednak zmienił zdanie, bo widział, że skoczek tutaj grozi. Tak, też fajnie wygląda. Ale on odejdzie, będę musiał coś ze skoczkiem zrobić. Przeanalizuję to. Tu. Skoczek odejdzie? Nie, no F5 zajmie mi bardzo dobrze. Skoczek wraca. Nie ma co tutaj się dużo zastanawiać. Będziemy pilnować. Fajnie, skoczek z C5 też pilnuje pola D3 i pola E4. Dzięki czemu hetman nie może ustawić maczugi i celować mi w H7. Aczkolwiek to też nie będzie jakimś problemem, jeżeli na przykład zagra tutaj przeciwnik. I zagra hetmanem tak. Bo ja po prostu będę miał opcję już E4. Właśnie, skoczek C3, no to E4 trzeba grać. No nie, to trzeba nawet bez zastanowienia trzeba tak grać. Bo on by mi zajął to pole i byłoby tragicznie. A tutaj w ten sposób muszę. Skoczek D4. A, widzę fajną opcję. Moi drodzy, skoczek D4, skoczek D3. Bije goniec, bije hetman. I pytanie, czy on może zbić tutaj. Nie może, bo wieża zbija. Będzie musiał odejść na E2, a ja świetnie hetmanem stanę. Ale ma fajny ruch skoczek D3 z szachem. Taktyka, Krzysztof. Taktyka. To tego nie przewidziałem. Tego nie przewidziałem z jego strony. Tak, on zagra tu. No ja będę mógł pionka zbić, ale on wjedzie wieżą. Zagram tu. Dobra, wezmę te pionki. Wezmę, dlaczego nie? Choć jeszcze po tym ruchu zastanawiam się nad tym. Tu. Utworzę gońca. Jak dają pionki, to je biorę. Biorę z pełną odpowiedzialnością i teraz nie będą mnie interesować przełomy, tylko zabezpieczenie króla. Oczywiście tutaj król H8, wieża G8. Coś takiego.
Pionek więcej. Nie muszę się teraz rzucać na gościa. I przyjmuję teraz taką taktykę, że się nie rzucam. A grożę zagraniem skoczek D3 z wymianami. A jeżeli dużo wymienię... Okej, nie mogę zbić tym, bo tu muszę pilnować, ale mogę zbić końcem. Kolejnego mi pionka gość oddaje. Wiem, co on kombinuje. Zbije, zbije. Jak zbije, to skoczek wchodzi. Tu będzie mnie atakował. Mogę zawsze tak zagrać. Się będzie trzymać. Zbije, zbije, zbije. Bierze tu. Tu będzie atakował. Będzie się trzymać. Nie, końca nie mam już przecież, bo go wymienię. Ale mogę E3 zagrać. Tam będzie patrzył. Nie no, ale muszę. Muszę, muszę. Zbijam wszystko, co daje. Hetman D4 nie działa, bo hetman E5. Dobra. Zastanawiam się nad tym. Tu. Aha, muszę zagrać tak. Bo tu wisi. Chwila. A może tak? Tutaj. Tu. Nie. Chyba jednak tak. Żeby bronić tu i tu. Wieża się zdwoi. A tu mi zaatakuje z tempem. Tego nie przewidziałem. Ale będę miał też takie zagranie w razie czego. Mogę też tu spróbować. Czekajcie, tak. A jak zagram w ogóle C6? Aha, bo on mi po prostu zbije. No dobra, paskudnie to wygląda. I tu mam problem, bo jeżeli on zagra tak, to już jest problem. Aha, mam taki ruch na szczęście. Chyba tak muszę. Goniec zbije. Tak. Skoczek co, ucieknie. Nie mam wyjścia, muszę zagrać tak. On weźmie tego pionka, trudno. Odejdę królem, wtedy będę miał spokój. Przez chwilę. Ok, król H8, żeby już mieć opcję w razie co obronną. I tego skoczka będę chciał stąd wypędzić. Tylko, że pionek będzie mi wisiał na D6. No dobra, gram tak. Nie, co ja zrobiłem? Podstawiam. Podstawiam, bo tutaj... Jeszcze lepsza opcja. Bicie tutaj grozi. Ale poczekajcie, mam chyba taki fajny ruch jak skoczek G5. Jak on mi zbije tutaj, to ja zbijam tutaj. Tylko, że on może odejść gońcem. To idzie gońcem. I co dalej? Wtedy tak. Skoczek G5. No, trzeba tutaj bardzo uważać. Ale myślę, że już jest dobrze. Tak myślę. Tak, to tak. Tak, to tak. Może nie być dobrze cały czas. Ale po tym ruchu również mam inne opcje, typu... Aha, jest źle. Bo skoczek F6 wchodzi. Ale taktyka. No właśnie, na tym to polega. Taktyka na każdym poziomie. No jeżeli zbije, on mi zbije hetmana, ja zbiję, on zbije. Ha. Kiepsko to będzie wyglądało. Niestety kiepsko. A tu mi wisi. Tak, to tu. O rety, ale się porobiło. Niedobrze, Krzysztof, pograłeś. To co, mam wybić tutaj? On wybije i trzasnąć tu. No nie mam wyjścia, muszę w ten sposób zagrać. No nie mam wyjścia, bo będzie jeszcze gorzej, a tak to może jakoś jeszcze powalczę. Choć to też jest złe zapewne. No zbiję hetman, tu grożą widły. Zagram tak, zagra, zbije, zbije. Będzie mnie trzymał na związaniu. No jakaś tam wieża F8. No właśnie, bo jak tu by stał goniec G7, to jeszcze jak cię mogę. A skoczek za bardzo nie rozwinie tutaj skrzydeł. Strasznie źle to poszło, powiem wam szczerze. To nie może tak wyglądać. Nie, 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 to nie może tak wyglądać. Gdzieś tam poluzowałem, nie doliczyłem. Nie przytrzymałem gościa. Już czułem się naprawdę pewnie w tej pozycji. No teraz nie jest to zapewne, niestety. Poczekajcie, ale jeszcze jak tak, to nie mogę tutaj. Dlatego, że on na przykład zagra tak.
Tu będzie groził mat. No to posunięcie wiąże się z biciem, niestety. Tylko i wyłącznie. Wieża tu, hetman tu, pionki będzie mi zbierał. Niedobrze. A nie zagrał skoczkiem, ale może to nie mieć znaczenia. Ale to może dla mnie jest dobre. Tak. No oczywiście jak on wybije, no to luz, ale on odejdzie hetmanem tutaj na przykład, co nie? A wtedy tak mogę mu zagrać. A może jakieś tutaj cuda jeszcze się zdarzą. Tylko ten skoczek niestety. Czekajcie, teraz tak. No dosyć odważnie. Chyba to zagranie zostało przeze mnie wykonane. Bo chodzi o to, że on jeszcze tutaj ma opcję. A tak? On zbije. Ja tak. Będę wszystko bronił, co? A, bo tu mi atakuje skubany. Tak. To ja wtedy tak. On odejdzie. Tu wezmę mu wtedy. Dobra, idziemy tak. Będzie skoczek wieża za hetmana. Ale troszeczkę wyjdę może z opresji. On nie może tu. No. Mam cię. Ale wyjście z wora. Moi drodzy, ale wyjście z wora. Po króca dwa miałem w topę. Wyjście z wora na medal, no. Zbieramy pionki. Nie no, dobra, no to po prostu jest aż niewiarygodne. Podstawił, podstawił. Speedrun wielkich niespodzianek. Błędów co niemiara. Nie analiza, tylko lecimy. O, jeszcze raz, nie analiza, sorry. Z tego wrażenia chcę odpalić jeszcze jedną partię. Ale poszło. 2128. Gambit hetmański. F5. No dobrze. Goniec G5. W sumie nie wiem, nie pamiętam, czy grałem kiedyś taki ruch na streamie. Możliwe, ale bardzo rzadko, tak? Ok. Tutaj już się teoria mi skończyła. H4. Zagramy H4, żeby od razu atakować skrzydło. Tu H6 raczej przeciwnik musi zagrać. Dokładnie. I czy tak mam w ogóle odejść? Tak, bo potem tak, to tak. Dobra, powrót taty bez wypłaty. Ale przynajmniej tutaj się coś tam poluzowało, że tak się wyrażę. Ok, skoczek C3 z planem E4. W sumie jak zagra D5, to goniec by się przydał od razu tutaj. Dobra. E4. Od razu E4. Nie ma skoczka, gram E4. What? A to tak można? Bije. Goniec zbije. Skoczek E2. Skoczek G3. Tak po ludzku. I potem H5. To już jest na pewno nieteoretyczna pozycja. Hop. Chce zbić gońca. To jest silna tu figura. Z tego, co mnie w szachy grać uczono. A nie uczono, sam się nauczyłem w szachy grać, moi drodzy. I teraz co tutaj? Czy zbić? Dobra, poluzujmy klimat na razie ruchem H5. On G4, on G5. No i para gońców jest nasza. Gdzie ma on tutaj jakieś fajne odejścia? W sumie nie musi nigdzie mieć fajnych odejść. Zagramy sobie gońcem na E2. Czasami jak skoczek odejdzie, to goniec G4. Ale ja planuję przede wszystkim na razie goniec E3. Para gońców zdobyta. On będzie grał E5. Dobra, goniec E3. Wszystkie figury grają. Nie ma jak mi odpędzić tej figurki. Dobra. G4 w sumie jest też kuszące. Żeby trochę go tutaj zamknąć. Z drugiej jednak strony może zagrać na strategię. Hetman D3. Dziwny ruch na pozór, ale wydaje mi się, że tu po białych polach mogę porządzić.
Więc spróbuję. No skoczek G4, to goniec F5. O, dziękuję bardzo. Jak się nie myśli o taktyce, to zwykle tak bywa. Za szybko poszło, słuchajcie, znowu. Za szybko. 16 ruchów. No ale podstawił. No dobra, zdarza się. Lecimy dalej. Czarne. 2150. E4. No niech będzie ruch G6. Na ostro polecimy z gościem. Goniec G7. Zobaczymy, jaki wariant wybierze. Czy austriacki przez F4, czy na spokojnie, czy przez C3. Goniec E3, hetman D2. Skoczek poszedł. Dobrze. D6. Goniec. Świetnie. A6. Tradycyjnie. To też, moi drodzy, jest debiut dla... Jakby to powiedzieć. Sam się określę w sumie. Dla leniwych. Ekspercie o tym opowiadamy. Skoczek. Od razu tutaj będziemy bronić. Ok. Jest atak. A4. To jest nieprzyjemny ruch. Na pewno. No dobra, bierze B8. Dziab, dziab. No gość tak dosyć ciekawie w sumie to rozgrywa. No oczywiście to jest jeden ze sposobów, jak można grać białymi. No cóż, moim celem będzie jakieś E6, skoczek E7. To trwa troszeczkę wolno, ale myślę, że skutecznie. Grunt, że grasz swój schemat i niekoniecznie musisz mieć od razu jakąś wybitną pozycję, ale grunt, że grasz swoje. Jeżeli hetman E2, no to zaplanowałem ruch B4, żeby od razu odejść. O właśnie, on zagrał od razu B4. E6. Jeżeli hetman E2, to C6. Ok. C6, bronię. D5 będzie. Będzie, nie będzie, bo już na C3 wisi. Skoczek E7. No i tutaj wszyscy są zadowoleni. Myślę, że czarne mogą być tu bardzo zadowolone. H6, ruch się zawsze przydaje. To wybicie akceptuje. I w rączki całuje oczywiście. Wybić nie może. Znaczy może, ale... Czy to będzie dla niego dobre? Raczej nie. Roszada. I wszyscy są zadowoleni. Jeszcze raz to powtórzę. Tutaj jest groźba E5, czy groźba, no tak to nazwijmy w sumie. Jeżeli goniec tutaj będzie atakował mi pionka, no właśnie, no to skoczek B6. Nie ma wielkiej filozofii. Trzeba bronić. Pilnuję C4. No właśnie, za bardzo też nie mogę zagrać jeszcze teraz E5. A, mogłem od razu tak zagrać. A widzicie, nie zagrałem. Ale F5 mogę. Bicie, bicie. A ten pionek D6 nie jest zły. A F5 grozi F4 ze zdobyciem figury. Są opcje. Są dobre opcje. Tego się trzymamy. Ok. F5. Tak sobie wymyśliłem, więc to będę kontynuował. Po wybiciu też skoczkiem się zastanawiam, ale raczej pionkiem. Dokładnie, dlatego że skoczek znajdzie świetną placówkę, a ja grożę jeszcze zagraniem F4. Nawet jak hetman obroni z gońcem to pole w tym momencie, to skoczek D5 i tutaj mocno będę napierał na punkt F4. Jeszcze widzę taką opcję jak goniec H4, że tam G5 poświęcenia będą szły, ale no właśnie, zobaczcie, tak się dzieje jak mówię, więc chyba mnie słyszy gość. Skoczki znalazły tutaj piękne placówki. Ten układ w ogóle pionków i skoczków jest bardzo dobry. Pion D6 spełnia tutaj rewelacyjną rolę. On pilnuje pola E5, kluczowego pola w tym momencie. To jest coś pięknego. To musi być dobra pozycja czarnych. Tu są proste groźby. No H4 jakieś może. Nad F4 trzeba się zastanowić, bo puszczam... Co? No ale to jak to tak nie mogę? F4? No drugi skoczek broni. No tutaj może wziąć pionka, no biorę figurę. No jak tak, to tak. Jeszcze lepiej. Figura nasza. Trzeba też zwracać uwagę na wieżę na A7 w tym układzie. Ale zawsze wieża B7, może goniec, chociaż no, ta wieża może jeszcze tak mocno nie działa, chyba że druga wjedzie, ale na razie nie może.
Myślę, że jesteśmy zadowoleni. W ogóle skąd jest ten smerf? Zimbabwe. Ok, wziął. Wziął. Bo wziąć trzeba. I myślę, że jakiś ruch typu goniec na F5, żeby próbować wymienić te niebezpieczne figury przeciwnika. To jeszcze nie będzie takie proste, ale też myślę nad hetman F6. To może być nawet lepsze zagranie, atakując od razu gońca, bo wtedy mogę wyjść tym i hetmanem sobie podziałać. Skoczkę mam kapitalnego, z tego się będę tutaj cieszył do końca partii. Ja jestem zadowolony. Nie wiem, jak wy widzowie, drodzy moi, ale ja jestem tutaj zadowolony. Wyszło chyba świetnie. Te wyjście z wora dało kopa trochę, nie? Te wyjście z wora... No właśnie, tak czułem, że on coś tutaj będzie mi próbował... Ale chwilunia, przecież ja tu jakieś mam opcje tego typu. Dobra, ale zdążę. Hetman F6 najpierw. Żeby nie było niespodzianek. Oczywiście zaraz kopnę tam, albo tu. Bo tutaj to on wtedy, jak zbije królem, mam możliwość wymiany hetmanów. To będzie bardzo korzystne. Ale tutaj też chyba można walnąć. Hetman zbije, to tutaj. A wjedzie wieża. On na to liczy. Haha, cwaniak. No ale z drugiej strony... Poczekajcie, on może też tak zagrać. No dobra, weźmie mi goń, skoczka weźmie. No to o czym ja w ogóle rozmawiam? Ja mam figurę więcej. Mogę sobie pozwolić na zepsucie struktury. Przecież, no. Tu nie trzeba już tak arcydokładnie analizować struktur pionków. Znaczy... Trzeba zwracać oczywiście na to zawsze uwagę, ale aż tak bardzo mocno, no czuję, że akurat w tej pozycji to nie. No właśnie. Tutaj... Nie, no na F2. Dają to brać. Król wybił, ok. No to co, panie Zielonka? Aha, zagram tu, on zbije tu i wjedzie jednak wieża. To może kulturalnie najpierw wieża B7. Tak, żeby już tutaj się nie stresować niczym. Oczywiście po wymianie, tu wymianie do końca. Ja bym poszedł na jego miejscu w ten układ, ale to też jest przegrana. To już jest kwestia naprawdę techniki dosyć prostej, więc umówmy się. Najpierw zapobiegamy tutaj atakom ze strony przeciwnika. Zbił. Miał prawo. No jak uda się stawić gońca tutaj, to już w ogóle... Świetnie będzie to wyglądać. Czasem takie ruchy są ciekawe, goniec H3, żeby osłabić ten punkt F3, głównie mam na myśli. Też można próbować zastosować coś takiego. Pod warunkiem, że wieża nie zagra na A8, bo po tym ruchu wymienim wieżę i stracę figurę wtedy. Już te dwie figury nie będą mocno naciskać na ten punkt. Wymienił, ok. Dobra, tutaj, tutaj. Ok, wracam. Wymiana hetmanów. Z wielką ochotą. A, pionka mi skrobnąłeś. Tutaj atakuję. Wiecie co, muszę obronić. Muszę obronić, nie mogę stracić tego pionka. Dobra, dobra, chwila. Tutaj nie lekceważymy, bo to jeszcze wszystko jest możliwe. On sobie zrobił wolnego pionka. Mój goniec G7 jeszcze nie jest aktywną figurą. To nie jest do końca takie jeszcze hop-siup. No ale myślę, że bardziej już hop. Bo co, goniec F7, przerzucę hetmana, tu król będzie bezpieczny. No pionek może nie jest jeszcze zaawansowany, ale już trzeba zwracać na niego uwagę. Pilnuje się tutaj, słusznie. Okej, okay, sprytnie, sprytnie. Ale moment, tak? To tu mi skubnie. To ja wtedy tu. Tam atakuję, dobra, to jest aktywność. Wieża C8. Tutaj nie ma strzała. Zbiję. To ja tu. I tam atakuję. Po wymianie, wymianie. Będę miał trzy pionki za figurę, ale one będą nieco przyblokowane. Mamy to? Mamy to. No i on wieża C1 albo wieża E3. Teraz tak, tutaj, jak tu, to tu i odbijam pionka, ale jak tutaj, to on mi kopnie i co to za końcówka będzie? Z
Spróbujemy. Goniec i tak czarnopolowy nie spełnia dobrej roli. Dobra, poszły wymiany. No i mamy końcówkę. Ten pionek D5 wygrywa partię prawdopodobnie. To jeszcze nie jest takie proste. W tym układzie zapewne trzeba mocno podejść królem. No na pewno G7. Tutaj też za dużego wyboru nie ma. Przepchać pionka. Czyli go jednak zbić i mieć z głowy. Zbiję i będę miał z głowy. Ten jeden pionek musi mi wygrać partię. Goniec E6, goniec F5. Okej. Chwila, no ten nie pójdzie. Wieża G4 tutaj grożę. Grunt, ten układ jest bardzo dobry. Czekajcie, tu wracam. Dobra, tego pionka skoszę, już będę spokojniejszy. Wracam tutaj. Aha, C4 tu i tu. Trzeba uważać, ale to wtedy mam wieżę D8 i tu zagram. Jak się przestawię królem na D6, to już będzie easy. Tak. A, sprytnie. To jeszcze mam wieżę B7, także mieć w zapasie jedno posunięcie. Tak, bo jak tak, to taki nie będzie D5 od razu. I przestawiam się tutaj. Bo jak on zagra tak, to tak. Jak on tutaj, to tutaj. Dobra, jestem w domu. No tutaj. Tutaj muszę trzymać. Tu. Grożę takim ruchem i na przykład takim później. Chyba, że tędy pójdzie. O, sprytnie. To nie jest jeszcze takie proste. To nie jest jeszcze takie proste. Dobra, zagram tak, on pójdzie tu, ja zagram tu, on wróci. I pomyślę dalej, co robić. No wrócę, on zagra znowu tu. Dobra, pomyślę. Zagrał F4, także go sprowokowaliśmy do innego działania. Tu. No tu to jakiś taki nawet ruch. Myślę, że można zagrać. Daleko. Chcę wziąć pionka. No tak. No tak. No okej, no dlaczego ty mnie tak tutaj maltretujesz, drogi przeciwniku? Tutaj ucieknę i tutaj ucieknę i tutaj jak się zakotwiczę, to koniec. No tak. Chwila. A, przecież ja mam szacha od wieży. Ojej, zapomniałem o tym. Dobra, to i tak wygrana. Mamy to, moi drodzy. Dziękuję za dzisiaj i przypominam o 2 czerwca. Zapraszam do kibicowania, turniej streamerów. Wielkie nagrody, wielkie emocje. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.